Dzień dobry, ja jestem Maciej. Tu Mikroś pisze, to zaraz zobaczymy. W przyszłym odcinku pokażę Wam, jak zrobić hybrydy, czyli... No nie pokażę, bo... A nie, czekaj, jest dobrą rozdzielczość, dobrą rozdzielczość zrobiłem. Sorry, myślałem, że złą rozdzielczość dałem. Dobrze jest. Powinno być. Dobra, pokażę sobie hybrydy, czyli przedmioty mniej więcej takie. Uwaga. Mi tu odlaguje się. Czyli przedmioty tego typu. Drugi. I przedmioty tego typu. Tego typu. O co tu chodzi? Zobaczcie. No przysięga niby, tak? Ale gdy tak spojrzymy na właściwości, co? Oto. No i nie pomyliliście się. Tutaj co, pokój? A dlaczego to ma właściwości enigmy? No właśnie. I w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak właśnie takie coś uczynić. To dosyć troszeczkę trwa, ale jest łatwe. Czyli na przykład taki sprint, to jest duch. Tylko, że ma właściwości trochę Feniksa. To jest Feniks do właściwości tego, ale aury już no, nie daje. Oczywiście jeszcze są tu oczywiście inne takie przedmioty. To na przykład Highlord, którego sobie przerobiłem na takiego z patcha 0.8. No, oryginalnie jest tym normalnym, a tutaj sobie przerobiłem sobie teraz. Gdzie go pokażę, jak to się uczynić. Ja sobie wychodzę z gry. Czekaj, że on się nie ekranu. Dobra, teraz tak. Potrzebuję taki program jak Hero Editor. To jest ten program. Wygląda. No oczywiście, tutaj oczywiście musimy sobie tak zrobić. Musimy sobie zrobić ekstrakt. W tym momencie właśnie robimy hybrydę. Musimy wykonać sobie ekstrakt. I teraz tak, i create new character. I teraz tak, nową postać tworzymy sobie. 1.10 sobie robimy, przepraszam, 1.10, 1.11. Taka postać się tworzy. Taka wirtualna, nazwijmy to. Teraz tak. Jak stworzyć taką hybrydę? No, jest dosyć łatwe. Teraz potrzebujemy, żeby sobie jakąś hybrydę zrobić, potrzebujemy runy, słowa runiczne potrzebujemy. I pozostał tylko program Rune Wizard. To jest program, który tam nie ingeruje w grę. To jest po prostu taki program, który spis różnych słów runicznych. Tutaj owy, proszę bardzo, Rune World Wizard. Tu mamy spis słów runicznych. Można sobie różne te słowa runiczne, można sobie łączyć. Ja tak, powiedzmy, że ja sobie chcę zrobić hybrydę jakiegoś tam przedmiotu, tak? Powiedzmy, niech to będzie... Grzech z zagładą. To w takiej sytuacji potrzebujemy. Oczywiście polecam sobie również ściągnąć coś takiego, coś co się nazywa... Coś co się nazywa... Mówię co? Tutaj paczka przedmiotów, na przykład King's Pins i ten pack Final. Do wszystkiego oczywiście będzie link w opisie. Do Hero Editora, do Rune World Wizard i do tutaj tego, tej paczki. Mamy paczkę przedmiotów. I teraz tak, chcę Griefa, tak? Chcę dostać Griefa w tym momencie. Wchodzimy do Rune World. Tutaj zaraz będziemy wybierać. I teraz tak, wchodzimy do Hero Editora. Klikamy na razie tutaj prawy przycisk na ten tutaj element. Klikamy import. Teraz tak, po kliknięciu import przechodzimy do tej właśnie zakładeczki, o której wam mówię. Przechodzimy do Rune Worlds. Tutaj. I przechodzimy do... Trzeba przede wszystkim potrzebujemy w tym momencie Griefa. Potrzebujemy waypoint. Sword. Gryf. To będzie akurat chyba gryf widzę w tym, tutaj w tym, no w mieczu, aczkolwiek sprawdzę, czy można jeszcze w innym, czy można jeszcze jakiegoś toporku dostać, chociaż go, gryf w gryf, o, a, no ja nie można.
Dobra, ale chyba nie ma chyba krypa w tym. Czy możemy zbierać, żeby coś w tym toporku możemy zrobić? Mamy tą bestię, tak? I chcemy na przykład, albo duma. Też robię sobie tego duma, że chcemy tutaj duma, ale żeby miał właściwości bista. I teraz tak, klikamy duma. Dostajemy duma. Duma w tym momencie kładziemy go sobie tutaj. To sobie usuwamy. Teraz tak, potrzebujemy w tym momencie run. I teraz tak, tutaj mamy co? Zagładę. I potrzebujemy właściwości bista. Czyli tak. Topory. Skierunek. Teraz tak, szukamy tutaj w tym bista. Mamy bist, dobra. On ma 5, ten ma 5. Teraz tak. To radzę mi te dwa okienka tutaj. To sobie zakryć. Żeby tutaj za bardzo nam te nazwy te badania nie rozpoczęły. Interesuje nas tylko to. Tylko to nas interesuje. Bertir mal lub. Teraz tak. Potrzebujemy ponownie import i musimy pozyskać te runy w tym momencie. Można to za pomocą ekstrakt, ale jest to troszkę łatwiej i nie ma tym. Teraz mist runes. Teraz tak, pierwsza runa w kolejności jest B, więc potrzebujemy B. Teraz sobie kładziemy. Kolejny runka to jest tir. Potem szukamy tira. Mamy tira. Proszę bardzo. Teraz runka um. Jest um. Bierzemy tu uma, przyciągamy. Teraz runka mal. To mam tutaj. I lum. Jest lum. Tutaj są. Teraz tak. Mamy lum. I teraz tak, teraz trzeba się skupić w tym momencie. Mamy to, mamy to. Jak to w ogóle to trzeba zrobić? To trzeba zrobić w ten sposób, że tu musimy wyjąć runę z tego przedmiotu, ale zachowując częściowe jego właściwości. Jest to ciężko zrobić, ale to jest łatwe. To brzmi ciężko, ale jest łatwe. Zobaczcie. Ekstrakt. Ale to takie okienko. Klikamy coś takiego jak item edit. Dobrze. I teraz mamy tutaj coś takiego jak ten Berserker Axe, w tym miejscu dokładnie. To my te runy. I teraz tak. Zatem nasz mamy tutaj Hell. Mamy tutaj Hell. No, tu nie widać, ale tutaj Hell jest generalnie. I klikamy remove socket item to pick it up. Hell. Tak samo robimy. To jest Omen. Lo. Ham. Patrzymy teraz na. O, to co sobie tu usuwamy. Zaczynamy. Przedmiot, zobaczcie. Troszeczkę stracił właściwości, ale patrzcie co on zyskał. Jest dum, ale właściwości jakieś ma. Wyjęliśmy, zachowaliśmy częściowe właściwości. Aż tak. To sobie zamykamy okienko. I teraz przechodzimy do tego programiku, który mówiłem, Runewizard. I ber hier umar, czyli tak. Do przedmiotu tutaj przyciągamy tutaj. Tego przypadku runkę mamy. Witamy runkę. Przyciągamy na przedmiot. Przedło jest socket 1 na 5. Jedziemy. Ber tir mal lum. Niby nic nie widać, tak? Ale uwaga. Teraz tak, zamykamy to okienko. To mamy ten przedmiot. Klikamy save. Zobaczymy na pulpit. Te w ogóle usunę, bo tu nie załatwię. To potrzebne. Mamy amanon.d2s. I to również poradniczek dla tych ludzi, którzy nie wiedzą jak wgrywać save'y do postaci tutaj na flagi. To właśnie robimy taki poradniczek. Teraz tak, to zamykamy. I teraz tutaj na Diablo 2 Lords of Destruction albo na D2SE to może być obojętnie, gdzie to wchodzić. No właśnie, będziemy teraz dokładować. Otwórz lokalizację plików. Tu
mój kanał. Zapraszam tu oczywiście serdecznie. Teraz tak, D2SE klikamy. Potem Horse. 1.11C. Na tym patchu radzę oczywiście flagi grać. I save. To mamy wszystkie save. Hamaną wkładamy do tutaj. Ja sobie kliknę anuluj akurat. Znaczy nie, że ja mam tutaj. Ja sobie raczej użyję kopiuj, play. Wtedy będzie można po prostu więcej przedmiotów uzyskać. No, a trzeba sobie jakoś, jak już wam wiadomo, radzić. I teraz tak. Czy tam idzie nagrywanie? Bardzo ładnie. Zamykamy. Nie trzeba tego zamykać, tylko klikamy. Wystarczy zminimalizować. I klikamy sobie tutaj Diablo 2. Amaną. Tyk. I dołączamy. Kamienny typunek. Może być i widzicie, jest przedmiot. Bestia, proszę bardzo. Bestia, która ma, jak widać, właściwości. Tutaj jest to normalne. Jest to, tak jak widać, Doom. Ale pod nazwą bestię. Troszeczkę tutaj zyskało oczywiście tutaj. No troszeczkę tutaj tych właściwości zyskało, to powiem, ta broń tutaj owa. No i taka broń jest dosyć fajna. Tam jakieś tam, na przykład, nie wiem, do jakiegoś tam barbarzyńca się może przyda. Czy coś ten deseń. Ja sobie ją tutaj odłożę do tej skrzyneczki tutaj. I gotowe. To jest właśnie to. Oczywiście na YouTube można znaleźć jeszcze inne takie tutaj, powiedzmy, przedmiotki. Tego możemy spróbować sobie jeszcze raz. Teraz tak. Można też zrobić na odwrotnie, bo to jest generalnie teraz bestia w Doomie. Doom o częściowych właściwościach bestii. Ale czy można zrobić tak, żeby ta bestia miała częściowe właściwości tego Dooma? Można. Można. To trzeba po prostu testy robić wszystko na odwrót. Zrobię sobie jeszcze jedną hybrydkę. To teraz tak. Tylko niech się zastanowię, jak by tu teraz hybrydę zrobić. Jakby to przyjmować, jakim to połączyć. No praktycznie tylko to jedynie takie dobre. Zresztą może to inne, muszę tylko popatrzeć tu w importowaniu. Teraz teoretycznie bym mógł jeszcze połączyć ze sobą. Wymyślmy teraz coś z Enigmą. Enigma. Bardzo dobre słowo. Również nawet nie wiem, czy najlepsze w tej całej grze. Być może. Enigma. Jeden to teleport, to do skilla. Super. I teraz tak. Trzeba by tu jakieś jej właściwości dać. I teraz wchodzimy sobie do naszego tutaj Rune Wizard. Na wersji 1.3. Teraz tak. Chodźmy sobie do zbroi. Teraz tak. I teraz musimy popatrzeć sobie. Tylko pamiętamy jedną rzecz. Najważniejszą. Te słowa runiczne, one muszą być, jeżeli na przykład robimy to operację na jakiejś, na przykład, nie wiem, powiedzmy, jeżeli to robimy operację na jakimś słowie runicznym o runach zapotrzebowanej na run 3, to pamiętamy, że jak chcemy zrobić hybrydę, to ta hybryda, która będzie pochodna, też musi mieć 3. Czyli na przykład, jeżeli to jest na przykład Enigma, to na przykład może być jeszcze Will. Ale jeżeli na przykład to będzie z Enigma i tu przypadku powiedzmy na przykład Bramble czy Chains of Honor, już nie zrobimy hybrydy. Czyli jeżeli na przykład jest tutaj 3, to już musi być 3. Jeżeli jest 4, to 4. A tak jest w zasadzie. Mam nadzieję, że to zrozumiałe. Teraz tak. Enigma 3, gniazda. Ja bym sobie chciał na przykład taką Enigmę połączyć z... Na razie patrzę właśnie przez tutaj słowa runiczne. Pomergam trochę i popatrzymy sobie. Ze smokiem? No nie wiem, czy to by przyszło, ale może by nawet połączyłoby, nie powiem. Klum? Co to nie? Nigdy z nim nie da się. Z Dures sobie połączymy. Z tym oto słowem runicznym. Teraz mamy Enigmę.
I teraz tak, enigma. Potrzebujemy decyzję. Shell, tchul. Te otrzymałem warunki. Potrzebujemy. I teraz tak, tu jedziemy. Robot, PFM, Nest, Rooms. I uwaga, patrzymy. Potrzebny jest Shell. Szukamy Shell. SCH, dobra. Jest w naszej. Położymy znak tutaj. Dobra. Teraz tak, Shell. Dobra, Shell mamy. Teraz tak, importujemy to jeszcze raz. I teraz tak, Shell. Teraz jest potrzebny nam runa UM. Mamy UM. Mamy UM. No, jest. I tchul. To na literkę tch jest tchul. Na takiej samej zasadzie. To jedziesz i teraz tak. Jak było? Ekstrakt. Po ekstrakcie. Item edit. Arvon plate. Tu rzeczywiście wszystkie są pochodne tego przedmiotu. I tutaj tradycyjnie remów. Socket item. Oczywiście wszystko wyjmujemy. Wszystko wyjmujemy, dobra. Dobrze. Wszystko jest wyjęte. Właściwości niektóre enigmy zostały. I uwaga, taka ciekawostka. Jeżeli taka enigma ma wszystkie wyjęte gniazda, czy jakakolwiek słowo runiczne, w ten sposób właśnie wyjęte, to się nazywa it. Normalnie it się to wtedy nazywa, tak? No i proszę Państwa, teraz jest zagrywka. Shell umchur. Shell tchur. Coś wyszło. Teraz tak. Save'ujemy. To już jest ostatni słówko runiczne, jakie ja dla Was zrobiłem. Takie testowe tutaj. Wszystkie tutaj coś się pojawiało. Zamykamy sobie okienko. A ten... Czekaj, to jest nie. Tutaj jest ten. To rzeczywiście tego save'a niestety nie usunąłem, ale możemy sobie usunąć ten pisanie ręcznie. Nie trzeba to tyle robić. I uwaga, usuwa. No. Proszę, troszeczkę wolno chodzi, bo wiem, bo mi się tu gra zaktualizuje, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Teraz tak, no i wrzucamy. Już nie będę robił metodą copy play, bo to jest ostatnie. Tam więcej tych hybryd nie potrzebuję. I Diablo 2. D2SE, oczywiście D2SE, włączamy ten grę, no może być normalny, ale to plagi nie działa wtedy. Teraz tak, i taka ciekawostka dla plagi, to tutaj można sobie również grę odpalać w oknie, jakby się ktoś pytał, bo tak nie powiedziałem na początku. Tutaj, window mode, jeżeli chcecie w okienku, to po prostu tutaj zaznaczacie, wtedy w okienku, odznaczacie, nie ma okienka. Wtedy w okienku. Jest postać. Coś wyszło. Proszę bardzo, przymus o właściwościach enigmy. Na takie zasadzie głosowanie. Enigma przyjmuje częściowo swoje właściwości i przymus daje częściowe właściwości dla enigmy. I tak po prostu przedmioty się po prostu może być kumulują ze sobą. Tworzą dosyć potężne przedmioty nawet. Nawet bardzo dobre przedmioty tworzą z tego. Tak, na takie jesteś. Dobra. To na tyle. Na tyle w dzisiejszym odcinku. Taki króciutki poradniczek, jak tutaj robić hybrydy dla przedmiotów. To jest prawdopodobnie pierwszy polski poradnik, bo no potem dalej są już powiedzmy te poradniki no, anglojęzyczne, tak? Tutaj polski poradnik. Dobra, to wychodzimy. Dobra, na tyle dzisiaj na odcinku. Dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jak jesteście nowi na kanale, zostawcie subskrypcję, dla więcej filmików. Ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Do widzenia.